zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wredność i perfidność NPR. NPR to jest National Public Radio, czyli to jest Narodowe Publiczne Radio. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego wredność i perfidność? No, dlatego, że ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, Radio Narodowe było stworzone 50-60 lat temu przez Kongres. Było subsydiowane czy opłacane przez podatników i miało to spowodować, że będzie jakiś taki balans. Balans pomiędzy konserwatystami i socjalistami, popularnie zwanymi demokratami. No ale republikanie, czyli konserwatyści, czyli Bóg, honor, ojczyzna i socjaliści, czyli tak zwani demokraci, czyli Marx i gospodarka pięcioletnia i tak dalej, duży rząd, no to miało być to wybalansowane, że te dwie grupy, które patrzą inaczej w tej Ameryce na świat, dziennikarze przychodzą i zdają sprawozdanie, czy raportują, składają raport, czy przekazują fakty i informacje. Już oczywiście Radio Narodowe to był taki magnes dla wszystkich lewaków. Magnes tak duży, że po prostu pościągał wszystkich tych socjalistów, komunistów, lewaków. W pewnym momencie już tam 99% to byli socjaliści. No i kongres w zasadzie przegłosował, że żadnych pieniędzy nie będzie im dawał, bo nie ma pół na pół, tylko jest 0 i 100%. No i NPR ciągle się nazywa NPR, czyli Narodowe Publiczne Radio, ale już nie dostaje pieniędzy. Zbierają pieniądze poprzez zbieranie, no nie tyle składek, co ofiar. Mają różne donacje, mają różne ofiary od najróżniejszych ludzi, organizacje dają, firmy dają, ale to nie jest już państwowe radio. Nazywa się Public Radio, ale nie jest Narodowe Radio Publiczne, ale to nie jest już, nie ma funduszy z kongresu. No i teraz to już pełną parą, po prostu wredność i perfidność jedzie nieustannie. Ostatnio była taka audycja, no i ten gość mówi, że to już jest nawet, to jest bardzo smutne, że my mówimy takie słowa jak kamień milowy, że mijamy ponury kamień milowy, że mijamy smutny kamień milowy. No i teraz w ciągu ostatnich paru 8 miesięcy to było powtarzane, że ten kamień milowy jest mijany i mijany, no i teraz już mijamy następny, teraz mijamy z potężną liczbą 250 tysięcy. No i każda cyfra w tej liczbie 250 tysięcy, no to ona, co to znaczy? To znaczy, że życie zostało stracone, że bliscy mieli żałobę, że całe straty dla społeczeństwa są po prostu nieobliczalne. No i drugi tam reporter mówi, no tak, Rachelo, każda z tych śmierci to jest tragiczny kamień milowy. I to jest tak strasznie duże, że aż trudne do zrozumienia. Nie da rady tego zrozumienia. Nie można tego zrozumieć. No i ten drugi dziennikarz, czy po prostu no, cyrkowiec, on mówi, no starałem się zastanowić, jak to przekazać. No i cała ta tragedia, no to można powiedzieć w jakimś kontekście, tak? I mówi, 250 tysięcy to jest 5 razy więcej ludzi niż żołnierzy zginęło w Wietnamie. 5 razy więcej. W Wietnamie zginęło 50 tysięcy, 250 umarło od COVID-u. Albo można powiedzieć, że jest prawie 5 razy więcej niż ilość żołnierzy amerykańskich, która pojechała do Europy walcząc o wolność
w okopach europejskich. Niecałe 50 tysięcy zginęło, tu jest 50 tysięcy. I te wszystko właśnie teraz to starałem się mówić z tym aktorskim akcentem, z tym podnieceniem. No dlaczego? Dlatego, że w NPR ostatnio właśnie ci socjaliści doszli do wniosku, że stacja radiowa, stacja z nowościami, stacja z przekazywaniem informacji publiczności, to ma się zamieniać właśnie w teatr. Ma robić żeby ludzie byli podnieceni, żeby widać było te emocje, żeby widać było, co się dzieje, żeby to po prostu było na żywo. No ktoś sobie tak wymyślił, że te emocje wyciągnięte z tego słuchacza są nieprawdopodobne ważne. No ale wtedy to się można zastanowić, o czym oni w ogóle mówią, tak? O czym oni w ogóle mówią. No bo jak się weźmie z matematycznego punktu widzenia, no to te 250 tysięcy, no to jest 10% więcej niż 10% jest więcej niż umarło w Ameryce w 57 roku z grypy. To jest, no, robiąc poprawkę na populację, na ilość ludzi zamieszkałych. To jest 34% więcej niż umarło na grypę w 68 roku. Także w 68 roku też umarło około 200 tysięcy. No i można powiedzieć też, no, że jest to 1/5 to, co w Ameryce umarło w czasie tej Hiszpanki 1918 rok. Bo umarło około miliona. No i ten można powiedzieć, że ci reporterzy, że ci dziennikarze, trzeba się cieszyć, że nie powiedzieli, że jakby wszystkie te zwłoki postawić głową do nóg, no to by się, to oni by leżeli na autostradzie od wschodniego do zachodniego wybrzeża. No do tego to już nie wyliczyli, no ale taka wredność, można sobie pomyśleć, że będą wykorzystywać coś takiego. A prawda jest taka, że panika 19, że ten COVID-19 to nie ma nic wspólnego z wojną w Wietnamie, nie ma nic wspólnego z pierwszą wojną światową, nie ma nic wspólnego z drugą wojną światową, nie ma nic wspólnego z wypadkami samochodowymi, nie ma z niczym wspólnego. No i to nie jest tak, jak powiedzmy zawały serca. Na zawały serca ile myślicie w Ameryce umiera? W Ameryce umiera prawie 700 tysięcy ludzi na zawały serca. Ile teraz umarło? 700 tysięcy rocznie, tak? 700 tysięcy rocznie prawie umiera na zawały serca. W Ameryce umiera 3,5 miliona ludzi rocznie. To jest 10 tysięcy ludzi dzień w dzień. 1%. W Europie, w każdym kraju mniej więcej 1%. Zakładając, że ludzie żyją od roku do 100 lat i zakładając, że populacja się nie zwiększa, no to 1% się po prostu umiera. Czyli z 320 milionów umiera 3 miliony z kawałkiem na 360 dni, no to jest prawie 10 tysięcy dziennie. Także, no i ludzie na zawały będą umierali tak, jak umierają. Tak jak umierają na cukrzycę, na raka i tak dalej, i tak dalej. Także, że cała COVID-19, panika 19, to jest kompletnie jakieś inne zagadnienie. To jest jakiś fenomen na skalę spotykaną, można powiedzieć spotykaną. Trzeba zacząć od selekcji naturalnej. Selekcja naturalna po prostu jednych wykańcza, drugich nie wykańcza. To tak jak było kiedy Europejczycy przyjechali do Ameryki, no to przywieźli ze sobą ospę, no to połowa populacji Indian amerykańskich po prostu umarła od ospy. No ale ci, co przyjechali, biali Europejczycy przyjechali do Ameryki, no to złapali choroby weneryczne i przywieźli do Europy i w Europie zmarło od chorób wenerycznych około 20% populacji. Po prostu syfilis, kiła i rzeżączka
i inne rzeczy, które były przywiezione z Ameryki, też wykończyła. Tak, także, że te wirusy, bakterie i tak dalej, to jest znane. Litr wody morskiej, no to ma w sobie miliardy wirusów. Litr wody, powiedzmy, z jakichś bagien, no to też ma to setki miliardów wirusów, bakterii i tak dalej. Także to jest wirusy i bakterie, to jest to, co napędza cały świat. To jest od milionów lat, po prostu tak to się dzieje. 50% wszystkich bakterii na dnie oceanu co roku po prostu ginie przez to, że jest wyniszczana przez bakterie. Jak były czarna plaga w Europie, no to niektórym płacili straszne duże pieniądze za wynoszenie martwych, bo oni byli po prostu odporni. Oni byli odporni na czarną ospę. No i co to jest... No to jest tragedia. To jest tragedia, kiedy takie wirusy wpadają po prostu w społeczeństwo i wykańcza. Ale jednak 250 tysięcy, no to można powiedzieć, że to nie jest nawet 10% normalnych zgonów. To nie jest 10%. No i problem jest taki, że w zasadzie to powinno być, żeby policzyć, no to 3 miliony umiera normalnie, no to z COVID-em powinno umrzeć 3 miliony 250 tysięcy. Powinno być dodatkowo. A to nie jest dodatkowo. To jest w ramach tych 3 milionów, to nie jest więcej niż zawsze było. To jest po prostu tyle samo albo troszeczkę więcej. Także popatrzeć na to, na wypadki samochodowe, na to, ile ludzi ginie od narkotyków, ile ludzi targa się na swoje własne życie, no to można powiedzieć, że to nie jest straszna sprawa. Społeczeństwo jako takie, no to się dostosowywuje. Ludzie część zachorowywuje i się uodparnia. Mówią, że będzie ta szczepionka, no to też ta szczepionka to też jest jeden wielki beczka gówna, bo 300 milionów zaszczepić, no to jeżeli jeden na 100 tysięcy będzie martwy, no to możecie sobie policzyć, ile ludzi poginie. Także zamknąć całe społeczeństwo. 20 milionów bezrobotnych w Ameryce było w pewnym momencie. Ekonomia nie wytrzymuje. W wielu miastach 60% restauracji się pozamykało. Jest makabra. No jest nadzieja, że kiedy Trump będzie mianowany na drugą kadencję 20 stycznia, no albo w najgorszym wypadku, kiedy komuniści ukradną te wybory i wtedy Biden, no to w styczniu to wszystko zacznie się odkręcać. Lotniska mają 15% swoich obrotów. Nowy Jork opuściło 400 tysięcy ludzi. To są po prostu nieprawdopodobne liczby. No i trzeba się zastanowić, co z tymi dziennikarzami, co z tymi żurnalistami, co z tymi reporterami. No to są po prostu czerwone świnie, które straszą społeczeństwo. No i trzeba by było im powiedzieć, słuchaj dziamdziaku, jeżeli masz straszyć, to przestań. Nie udawaj, że jesteś dziennikarzem, nie udawaj, że jesteś reporterem. Nie strasz nas. Kiedy dziamdziaku zauważysz, że wybierasz fakty tylko po to, żeby straszyć ludzi, no to nie jesteś reporterem, nie jesteś dziennikarzem. Myśl o tym, co robisz. Potrzeba publiczna to jest po to, żeby były fakty, żeby był jakiś kontekst, żeby było zrozumienie, a nie po to, żeby po prostu zastraszać. Nie po to, żeby zastraszać. W rzeczywistości 250 tysięcy, czy to jest jakiś taki kamień milowy, no jaka jest różnica pomiędzy 249 tysięcy, 999 i 250 tysięcy? No w zasadzie nie ma. Ludzie już się zorientowali,
kiedy będzie 250 tysięcy umrze, bo wiedzieli, kiedy jest 200 tysięcy. Także to mielenie tego samego. No i większość ludzi się zorientowała, że w zasadzie ta śmierć, no to nie jest przez COVID, tylko to, te 250 tysięcy, no to, to ludzie mieli ciężkie choroby. 80% miało nadwagę, 90% to jest ludzie powyżej 85 roku życia, 60% ludzi miało cukrzycę. Tam mało kto był chory. Tam większość ludzi to właśnie no, śmiertelne choroby, można powiedzieć, że miało. No i to jest powiedzmy taki gwóźdź trumny, ale 250 ludzi to jest liczba ludzi z COVID-em. To nie jest liczba ludzi, która umarła przez COVID. Liczba, która umarła przez COVID, no to jest przypuszczalnie 20-25 tysięcy, kiedy nic nie wskazywało i po prostu COVID zaatakował. No ale jak się bierze jakieś tam lekarstwo, to tam piszą, jeden na 100 tysięcy po prostu nie przetrwa. Idzie się do szpitala, podpisuje się zgodę na to, że po takiej nawet przy innej operacji nie będzie się skarżyło, bo czasami to się zdarza. Jeżeli ci dziennikarze, po prostu to jest sensacje, to jest wprowadzanie sensacji, to są gadzinówki, no można powiedzieć, że ten NPR to jest wredna gadzinówka i szmatławiec i całe te piskliwe powtarzanie setny raz tych idiotyzmów przez te wszystkie środki masowego oszukaństwa, które zarabiają nieprawdopodobne pieniądze. Nawet ten filmik będzie na dole miał ostrzeżenie, że COVID-19, że to są znane, że trzeba pilnować się. No ale oni nie tłumaczą. Nie tłumaczą, że 250 tysięcy to nie jest naprawdę 250 tysięcy. Jeden lekarz właśnie dobrze powiedział, że nie da rady zniszczyć do zera wirusa. Możliwe to jest tylko w jakim, kiedy jest rząd totalitarny i po prostu wszystkich wystrzeliwuje, którzy są, albo zamyka w więzieniach, no albo na wyspie, no nie da rady. Na początku to miało tylko zapewnić, żeby nie było 2 miliony ludzi w szpitalu i te 2 miliony ludzi miało być chorych przez 2 lata, ale zamykać cały kraj, to jest cały kompletny kretynizm. W Ameryce nie jest tak źle, liczbowo jest źle, no ale w Europie na milion to jest 75% więcej ludzi niby umiera w Europie niż w Ameryce. Także te liczby absolutne to są kretyńskie. Nowe te zastrzyki. Tak jak mówię, to jest bardzo podejrzana sprawa, no ale wolne społeczeństwo musi mieć wolny dostęp do prasy, no nie do prasy, no teraz już nie można, do informacji. Swoboda wypowiedzi, swoboda przepływu informacji, to jest ważne. Na dzień dzisiejszy wszystkie te środki masowego przekazu, no to niestety przemieniły się w szczekaczki. Cały ten atak Bidena, wygrana Bidena, to nie jest to, że on powiedział, jaka będzie ekonomia, jak będą ludzie lepiej żyli. To był nieustanny atak, że Trump idiotycznie czy źle robił, traktował COVID, a Biden wie, jak traktować. To było jedyne co. Nie było planów jakichś politycznych. Także moc. Moc jest w nas, jest w społeczeństwie. Nie możemy dać się oszukać. Nie możemy dać się zastraszyć. Także nie słuchajcie socjalistów. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyndzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla tych, którzy głosowali na konserwatystów. Zdrowia dla tych, którzy głosowali dla prezydenta Trumpa. Zdrowia dla tych, którzy głosowali na wszystkich polityków republikańskich, konserwatywnych. No, musimy głosować. Musimy głosować prawicowo, musimy głosować konserwatywnie. Przepraszam.
bo za 4 lata, kiedy Trump będzie opuszczał Biały Dom, albo Biden będzie miał konkurencję znowu od republikanów, od konserwatystów, nie będzie można dopuścić do tego, aby ukradli jeszcze raz. No wszystko przez 4 lata, jeżeli ukradli, to przez 4 lata wszystko się wyjaśni. Jest nadzieja, że znajdą winnych, jest nadzieja, że sądy za to się wezmą, ale jeżeli nawet się nie wezmą, no to sprawiedliwości stanie się zadość. Złodziejstwo nigdy się nie opłaca i złodziejstwo ma krótkie nóżki.